Dzień dobry, witajcie. Znajduję się na północno-zachodnim krańcu Puszczy Noteckiej. Za mną widzicie parking leśny, a za tym parkingiem znajduje się szosa, która od zachodniej części okala Puszczę Notecką. No i jakieś 30 metrów za mną jest kraniec właśnie tego kompleksu leśnego. Ja dzisiaj ruszam przed siebie w kierunku wschodnim. Przede mną 5 dni marszu przez ten las. Zapraszam na tą przygodę. Póki co pogoda dopisuje, przygód i ciekawych rzeczy na pewno nie zabraknie. Także chodźcie, ubieramy plecak na plecy i ruszamy. Ruszyłem już na trasę, to może parę słów, czy nawet zdań, jaki jest w ogóle plan i cel mojej wizyty w tym lesie. No więc plan jest taki, plan maksimum jest taki, że chciałbym przejść całą Puszczę Notecką, zaczynając na jej zachodnim końcu, co właśnie czynię, a kończąc na jej wschodnim, gdzieś w okolicach Obornik, rzeki Wełna. To jest ponad 120 km przez las, przez wydmy, piachy, lasy sosnowe mieszane z lasem, z drzewami typu brzoza. Mam na to 5 dni, 4 noclegi, na tyle mam urlopu. Jeśli się uda, to super, jeśli się nie uda, no to będę chciał zajść najdalej jak się da i wykonać tyle, ile się uda z tego planu maksymalnego. Konwencja jest taka, że całe zapasy na tą wędrówkę mam za sobą i mam tu na myśli przede wszystkim jedzenie, które stanowi no dość pokaźną część wagi mojego ekwipunku, a wodę będę uzupełniał z rzek i z jezior na terenie Puszczy Noteckiej. No i jakby to założenie definiuje mi całą trasę. Także będę przez ten las wędrować od miejsc, obszarów, gdzie występuje woda, z punktu do punktu, tak żeby móc tą wodę w trakcie wędrówki uzupełniać. Założenie jest takie, że nie chcę wchodzić do wiosek, miejscowości. Chcę unikać kontaktów z cywilizacją i z ludźmi. Oczywiście nie będzie to na pewno możliwe w 100%, bo w Puszczy Noteckiej naprawdę sporo się dzieje. Jest to las gospodarczy, z którego jest non-stop wycinane drzewo, wywożone. Także dużo osób tu po prostu pracuje. No i też kilka takich większych dróg, również szos krajowych, które przez tą puszczę przebiegają. No dobra, słuchajcie, takie ogólne założenia. Plecak swoje waży, ale starałem się spakować naprawdę to, co jest mi niezbędne. I tak jak mówiłem, jedzenie plus woda, to bo wody mam ponad 4 litry. Z taką ilością wody startuję i taką ilość wody będę chciał w kolejnych punktach poboru wody uzdatnić i po prostu przenosić. No to te dwa elementy, woda plus jedzenie, myślę, że stanowią połowę wagi mojego plecaka. Jedzenie będzie ubywać, także powinien się plecak stawać lżejszy, na co liczę. Dzisiaj mamy niedzielę. Bardzo ładną pogodę, ma być koło 15 stopni, świeci słońce, także pogoda idealna na marsz, nie za gorąco, nie za zimno. Mam nadzieję, że nie będzie padać
No ale zobaczymy, bo ostatnio pogoda mocno w prognozach się zmieniała. Trochę się rozgadałem, ale uwierzcie mi, za parę godzin będę już pewnie tak zmęczony, że mi się już zwyczajnie mówić za bardzo nie będzie chciało. Idziemy na wschód, prawie prosto na wschód. No bo też taki jest kierunek naszej wędrówki przez te najbliższe parę dni. Idę cały czas taką bardzo fajną drogą pożarową. Dobrze się po tym stąpa i po tym maszeruje. No i jest to też na pewno ułatwienie, taka stworzona celowo przez służby leśne przeciwpożarowe droga przez te wydmy, których jest tutaj naprawdę sporo. Ułatwia to oczywiście marsz. Musiałem się na chwilę zatrzymać i przebrać, musiałem zmienić bieliznę, bluzę termiczną, którą mam pod tą koszulą. Zaczynałem w długiej, bo od rana było chłodno, a teraz przebrałem ją na taką z krótkim rękawkiem, nieco lżejszą. No tak, żeby regulować tą temperaturę ciała, bo w warunkach wiosennych jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza jak w planie się ma taką długą wędrówkę. No dobra, podążam dalej tą drogą i za jakiś czas będziemy od niej odbijać nieco na północ. Opuszczam drogę, którą podróżowaliśmy przez ostatnie kilometry. Odbijamy jakieś 18 stopni na północ. Na taką boczną drogę, ale póki co wygląda też bardzo, bardzo przyzwoicie. Robimy to dlatego, że dzisiaj w planie jest dojście w okolice wydmy Sowia Góra, najwyższej wydmy Puszczy Noteckiej. No i na mapie, czytając poziomice, ta droga, którą właśnie idę, powinna wieść przez bardziej płaskie tereny, no bo sama Wielka Sowa nie jest sobie jedyną wydmą w Puszczy Noteckiej, a są ich setki, a nawet tysiące. No i całe przedpole przed tą wydmą jest pokryte innymi wzniesieniami. Także bardziej rozsądne i lepsze gospodarowanie energii będzie, jeśli wybiorę tą trasę. Oczywiście tak to wygląda na mapie i taką mam teorię. Dystans jest mniej więcej podobny. Także mam nadzieję, że ta decyzja zagra na moją korzyść. Znajdę jakieś fajne miejsce i myślę, że zatrzymam się na kwadrans, napiję się wody i może wciągnę jakiegoś batona.
mam planowaną przerwę, zjadłem batona, wrzuciłem sobie pastylkę z napojem izotonicznym do jednej z butelek z wodą, tak żeby te wypacane minerały uzupełniać na bieżąco. Tak patrzę w górę, bo jakieś dźwięki dochodzą. O, lecą śmigłowce wojskowe. Generalnie, słuchajcie, jestem w zupełnie zachodniej części Puszczy Noteckiej. Nigdy tu nie byłem, z uwagi na odległość do miejsca, w którym mieszkam. Jest tutaj 2 godziny jazdy samochodem, więc całkiem spory dystans. Ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro już będziemy w rejonach, w których bywam częściej i które również na pewno mieliście okazję oglądać na tym kanale. Nacieszę się jeszcze chwilką słoneczka i czas ruszać dalej, bo jeszcze jest co iść. Utrzymana droga już się skończyła przed momentem, jakiś, nie wiem, kilometr temu może trochę więcej. I teraz idę taką bardzo fajną drogą w przecince przez las. Równo jest, piachu nie ma, także jest bardzo, bardzo fajnie się po tym idzie. I generalnie jest trochę ciekawiej, bo ten dzisiejszy dzień to taki dość monotonny. No bo Puszcza Notecka jest jaka jest. Uwielbiam ten obszar, jest przepiękny na swój sposób, ale jest też niesamowicie monotonny, bo jak widzicie za mną, drzewa są posadzone w równych rzędach. Także jest to dość jednostajny widok. A poza tym, no, dzisiejsza trasa wjedzie prawie cały czas prościutko. Mało jest dzisiaj, no pod koniec dnia będzie troszkę kręcenia, ale 90% trasy zaplanowanej na dzisiaj to po prostu marsz przed siebie. Także drobne urozmaicenie w postaci bardziej zacisznej drogi leśnej jest bardzo fajne i mnie widziane. Miałem jeszcze jeden przystanek, tak żeby złapać łyka wody, ściągnąć plecak na parę minut i myślę, że będę takie przerwy co godzinkę, półtorej sobie właśnie dawkował po parę minut, tak żeby usiąść, troszkę dać odpocząć barkom i plecom, no bo póki co działają one całkiem skutecznie. No, znowu nagrywam dla was materiał i znowu słychać w powietrzu jakiś samolot tym razem. Co my tu mamy? A tu mamy samolot M18 Dromader. Samolot używany przez służby leśne do patrolowania lasu z powietrza, wykrywania źródeł ognia. Wygląda pokracznie, ale jest dość skuteczny, jeśli chodzi o rozpoznanie z powietrza, o którym mówiłem, i o gaszenie pożarów. Oby było ich jak najmniej. No dobra. Kontynuuję swój marsz na wschód. Na razie, jeśli chodzi o obserwacje zwierząt, to widziałem tylko żurawie i parę motyli, ale widziałem też ślady jeleni sprzed paru dni oraz znalazłem odchody wilka. Tutaj zaraz obok są ślady po jego łapach i również motyle siedzą na tych odchodach. Nie wiedziałem, że motyle żywią się odchodami. Także coś nowego dzisiaj udało się zaobserwować.
Idę taką piaszczystą drogą, jak widzicie na załączonym obrazku. Udaje się większość tych wydm zostawiać po mojej prawej stronie, czyli na południe od mojego szlaku. Także póki co cały pomysł z omijaniem tego górzystego terenu wydaje się mieć sens i być skuteczny. Jestem na krzyżówce, gdzie trasę, którą sobie wyznaczyłem, obserwując mapy satelitarne oraz w aplikacji Locus Map, odbija w lewo i później zakręca, i za jakieś 2 km powinienem wrócić z powrotem na azymut, którym teraz idę, ale tak zaznaczyłem, bo nie byłem pewien co, bo tutaj na mapie była zaznaczona droga na wprost, na którą teraz patrzę, o tam. Nie byłem pewien po prostu w jakim ona będzie stanie, czy to będą piachy, czy to będzie zarośnięta droga zupełnie. Jak widzicie, wygląda całkiem zachęcająco, także skrócę sobie po prostu tutaj zaplanowaną trasę. Pójdę cały czas tym samym azymutem, którym podróżuję od kilku godzin. I za jakieś 1,5 km powinienem wrócić już na wyznaczoną w aplikacji Locus trasę, zaplanowaną na dzisiaj. Maszeruję już z 4 godziny, coś takiego. I powiem szczerze, że zaczynam czuć plecy i ciężar, który na nich spoczywa. No ale chciałem przygody, no to ją chyba mam. Dobra, ruszam. Zerwał się wiatr, to jeszcze z takich aktualizacji. Zerwał się wiatr, który fajnie chłodzi i bardzo dobrze się przy tym wietrze maszeruje. Ale no, nawiewa chmury, które mogą zwiastować jakiś deszcz za parę godzin. No ale to zobaczymy. Czternasta godzina, myślę, że czas na dłuższą przerwę, taką przerwę obiadową. Dzisiaj w menu, jak zresztą każdego dnia na obiad, Huel, jedzenie w proszku. Tu mam makaron, kukurydzę, jakieś tam jeszcze warzywa. Wszystko zaleję wodą, wodę zagotuję na kuchence na patyki. Jak widzicie, patyków dookoła jest mnogo, więc to nie będzie stanowić problemu. No i przy okazji złapię głębszy oddech na drugą część dnia. Plan mam taki, że chciałbym do 18 gdzieś iść i koło 18 zacząć się rozstawiać. No, zobaczymy, ile mi sił starczy.
zjedzone, całkiem smaczne było, nieco pikantne, co przy ograniczonych zapasach wody chyba nie powinno być wskazane, ale bez przesady. Udało się to zjeść, nie było to jakoś ekstremalnie ekstremalnie ostre. Wyczyściłem kociołek mchem, także jest czyściutki. To samo zrobię z okopceniem tego kubeczka. Kubek pakuję w kociołek. Posiedzę sobie jeszcze chwilkę, pozwolę żołądkowi przyjąć to, co przed chwilą otrzymał ode mnie na obiad. No i będę powoli szedł dalej. Powoli kończy mi się mapa, także wyciągnąłem już drugą. I zbliżamy się do miejsca, ale zbliżamy się do miejsca, w którym pierwotnie wyznaczyłem sobie lokalizację, gdzie będę chciał zakładać pierwszy obóz. Zobaczymy, jak pójdzie. Jeśli będę się czuł na siłach, a czasu starczy, może pójdziemy kawałek dalej. Naiwnie myślałem, że jak się zatrzymam na dłuższą chwilkę, jakieś 40 minut, zjem coś porządnego i tak dalej, no to wtedy nabiorę nowych sił witalnych, ale niestety nic takiego się nie stało. Powiem szczerze, że jest gorzej niż było przed przerwą. Mięśnie mi się zastały, a tu ramiona to po prostu bolą jak nie powiem co. Ale nic, idę dalej. Zatrzymałem się na parkingu leśnym, tak żeby wyrzucić śmieci, które do tej pory wyprodukowałem. No i ruszam dalej, cały czas w kierunku wschodnim. Musiałem się zatrzymać, by na spokojnie posprawdzać mapy, bo w terenie się już trochę pozmieniało. Mapy są z 92 albo 8 roku, już nie pamiętam teraz. Ale układ dróg jest troszkę inny niż na mapach. Poza tym powstały nowe, potężne drogi, które służą do... służą firmie PNGG, która wydobywa tutaj gaz, i po prostu też te prace związane z budową tych dróg troszkę zmieniły układ topograficzny tego wszystkiego. Ale korzystając z okazji, że musiałem się zatrzymać, zatrzymałem się zupełnym przypadkiem przy zbiorniku na wodę. Zbiornik PPOSZ na wodę. Co prawda zapas wody jeszcze mam, tak naprawdę planowałem tankować wodę dopiero jutro, ale skoro po drodze taka niespodzianka się trafiła, to chyba warto uzupełnić zapas wody, tak żeby na wypadek różnych zdarzeń bądź zwiększonego pragnienia mieć ten zapas w pełni uzupełniony. Wykorzystam do tego mój filtr plus bukłak na wodę do plecaka takiego rowerowego, połączony z wężykiem z moim filtrem Sawyer Mini. Taki patent sobie wymyśliłem i czas sprawdzić, jak on działa w praktyce.
No dobra, woda uzupełniona. Muszę sprawdzić, czy niczego nie zostawiłem. Więc jak się pomysł sprawdził? Nieźle. W domu działało to trochę lepiej, ale wtedy nie byłem tak zmęczony jak teraz. Generalnie chciałem, żeby dzięki temu rozwiązaniu z dodatkowym bukłakiem, po pierwsze, było łatwiej mi nabrać wodę z różnych miejsc przy brzegu i tak dalej, niż do tego małego woreczka, który mam w zestawie, do tego filtra. To po pierwsze. Po drugie, no chciałem, żeby filtracja sama następowała bez konieczności duszenia tego worka i wydatkowania energii. I to wszystko działa. Trochę mi się wężyk teraz zapowietrzył. Gdyby nie to, to na pewno ta woda filtrowałaby się dużo, dużo szybciej. Ale myślę, że poradzę sobie z tym następnym razem. Po prostu zdejmę wężyk przed uruchomieniem filtra, odłączę go od tego filtra, odpowietrzę wszystko, założę wężyk i wtedy bąbelki powietrza nie powinny tak utrudniać. No ale butelka się napełniła bez mojej ingerencji. Także jak będę się zatrzymywał, żeby uzupełnić większą ilość wody, no to ten system powinien się jak najbardziej sprawdzić. Woda się będzie powolutku uzdatniać, napełniać do butelek, a ja w tym czasie będę mógł robić inne rzeczy. No dobra, słuchajcie, jestem naprawdę zmęczony już, nie będę ukrywał. Pewnie już trochę mówię 3 po 3, ale jestem mniej więcej w okolicy, w której wyznaczyłem sobie biwak. Zobaczę, może jeszcze kawałek pójdę, bo jeszcze nie ma czwartej i chciałbym troszkę jeszcze pójść. No ale zobaczę, jak już naprawdę będę czuł się krańcowo wyczerpany, no to wtedy po prostu się rozstawię i plan na dzień dzisiejszy będę mógł uznać za wykonany. Znalazłem takie transzeje w lesie. Tutaj dość głębokie, myślę, że z 1,5 metra głębokości. I tu trochę mniejsze. Ułożone w kształcie zygzaka, tworzą takie zęby. Nie wiem, czy to tylko moja hobbystyczne zainteresowanie, ale troszkę mi to wygląda jak jakieś konstrukcje obronne. Nie wiem, może znacie tą okolicę lepiej, znaczy na pewno znacie lepiej ode mnie. Jestem w okolicy wioski Lubiatów, na południe od niej i na zachód jeszcze. Także jeśli znacie ten rejon i wiecie, czy to są jakieś konstrukcje obronne, czy po prostu pozostałości po, nie wiem po czym, po pracach leśnych, no to dajcie znać w komentarzu. No dobra, mamy kwadrans po 5 i zacznę się rozstawiać, bo już jestem dość zmęczony, a jeszcze trochę pracy mnie czeka, żeby to wszystko pozawieszać, poprzypinać, poustawiać i się też troszkę zrelaksować i odpocząć. Zadbać o stopy i tak dalej, i tak dalej. Teren nie jest idealny, w sensie w pobliżu jest bardzo dużo duktów leśnych, ścieżek, ale nie mam siły szukać czegoś innego. Liczę na to, że po prostu jest to na tyle odludny teren, że jakieś tłumy mi się tu przewijać nie będą. 25 km zrobione, troszkę więcej niż plan zakładał. Także mamy lekką górkę w planie, to dobrze i myślę, że nie ma co przeciągać. Pierwszy dzień, jestem naprawdę zmęczony, a przede mną jeszcze 4 następne, także trzeba liczyć siły na zamiary i oszczędzać te siły. No dobra, rozwieszam się, rozstawiam i gdy to uczynię, pewnie się z wami połączę. Thank you.
No dobra, słuchajcie, hamak wisi, tarp wisi, podłoga rozstawiona, drewno, a właściwie patyki zniesione na wieczorne gotowanie, suszony makaron w sosie pomidorowym z boczkiem, z cebulą i chyba z papryką. Zalałem wodą, niech sobie spokojnie tą wodę naciąga. Na razie nie jestem głodny. Także myślę, że czas zdjąć buty i dać trochę stopom odpocząć. Na razie nie muszę nigdzie odchodzić, także mogę sobie na bosaka pochodzić trochę tutaj pod tarpem. Zadzwonię do domu, dam znać dziewczynom, że wszystko ok i że jestem rozstawiony. No i oddam się jedynemu luksusowi, na jaki sobie pozwoliłem podczas tej wyprawy. Czyli poczytam sobie troszkę, żeby odpocząć. Może położę się w hamaku. Jeszcze nie będę rozkładał śpiworu i materaca. Tak po prostu sobie poleżę i poczytam trochę. No. I jak złapię oddech, dam stopom poddychać również. No to... To co? To zrobimy kolację. I może podzielę się z wami, a może na pewno się podzielę z wami wrażeniami z dnia dzisiejszego. Zacząłem lekturę Nysmuka, drugą część. Ale zanim się rozłożę na dobre, bo coś czuję, że jak się położę, to będzie mi ciężko wstać. Już teraz po 15 minutach był z tym problem. Muszę naprawić okulary przeciwsłoneczne. Jak widzicie, mam okulary takie normalne. Zdjąłem już soczewki, żeby dać również oczom odpocząć. No i niestety dzisiaj złamałem okulary. Zresztą one już były połamane wcześniej, ale... Także generalnie wylądują na śmietniku, tylko fajnie byłoby, jakby jeszcze do czwartku, jak mam w planie iść, żeby wytrzymały. Mam szkło, na całe szczęście nie zgubiłem. Mam trochę taśmy srebrnej. No i zobaczymy. Widzę, że jest pęknięty w dwóch miejscach. Tu i tu. Także może być ciężko, a jeszcze uszkodzony paluch, o którym opowiem wam wieczorem przy kuchence. Historię tego palca, bo jest dość ciekawa i typowa jak na moją osobę. No ale postaram się te okulary naprawić, zobaczymy. Jak się nie da, no to trudno. Wylądują szybciej w koszu na jakimś parkingu leśnym. Tyle mi się udało zrobić. Lekko skleiłem paskami z taśmy. No, powiedzmy, krzywe tony już są dawno, bo przedtem naprawiałem też jakąś chałupniczą metodą tutaj mocowanie tego, nie wiem, co to jest, zausznik, ta część okularu, nie wiem jak się nazywa, generalnie była już łamana, więc też ją naprawiłem jakoś nieudacznie, ale działało do tej pory. No, krzywo leżą, ale jeśli będzie duże słońce, to myślę, że będą w stanie mnie poratować. To co się stało z tym palcem? No oczywiście głupi Michał, gdy przygotowywał farsz do pierogów na obiad wczoraj, czyli na niecałe 24 godziny przed wyjściem w teren, kroiłem cebulę. No i tak ją kroiłem, nie wiem jak ja to zrobiłem, że praktycznie obciąłem sobie opuszek palca. Widzów o delikatnych nerwach radzę, żebyście sobie zapauzowali bądź przewinęli do przodu. No i zamiast cieszyć się w pełni sprawnością na wyjście, no to mam takie coś, z którym się męczę, bo nie jest to zagrażające życiu, nie jest to jakaś wielka tragedia, ale jest to niesamowicie upierdliwe.
Jest to w takim miejscu, że za każdym razem, gdy coś robię i zapominam, że mam rany, to się po prostu no, tą raną uderzam o przedmioty, które chwytam, co powoduje ból. A to, co najistotniejsze, no to, że muszę o to dbać w tych warunkach, kurka, polowych. Co wcale nie jest łatwe, ale jest istotne, żeby mi się nic tutaj nie zabrało. Mam taki krem, który ma działać antyzakażeniowo, ma wspomagać proces gojenia, także tym sobie smaruję ranę. Nałożę opatrunek nowy, tak by rana była na nowo zaopatrzona, no, generalnie żeby mieć nowy opatrunek. Wybaczcie, jestem zdziepko zmęczony. No i tyle. No i mam nadzieję, że mi się to zrośnie, a nie odpadnie. No zobaczymy. Jeszcze może na to plaster, żeby... dodatkowo to zabezpieczyć. No dobra. Palec z nowym opatrunkiem zaczęło kropić, także myślę, że czas powoli brać się za rozpalanie kuchenki i przygotowanie sobie czegoś do jedzenia. I myślę, że za długo też nie będę dzisiaj siedział, bo potrzebuję snu i odpoczynku. Także do 10 myślę posiedzę i będę szedł w kimę. No dobra, posprzątam tutaj, poukładam wszystko z powrotem w kosmetyce, w aptece. I biorę się za rozpalanie tej kuchenki. Makaron już się pięknie naciągnął, także myślę, że jest gotowy do tego, żeby go tylko podgrzać i będzie można jeść kolację. Mam jeszcze jakieś owoce suszone, więc może też sobie owoce zjem, bo makaron na obiad, makaron teraz, batony po drodze. No to czas na jakieś może witaminki.
makaron z boczkiem, pieczarkami, sosem pomidorowym, czoskiem. Nie, no pewnie jeszcze cebula tu jest i przyprawy. Także jak widzicie, pół takiego kociołka, 1-2 litra mam na kolację. Myślę, że się tym na pewno najem. I później może jeszcze sobie zrobię herbatę przed snem. Popaduje deszcz. Raz pada, raz przestaje. Ale to raczej taki kapuśniaczek. Póki co nic wielkiego. Ale schowałem się pod tarpem. Kuchenkę mam na skraju tarpa. Także wszystko pod kontrolą. Przepraszam, jak trochę creepy wyglądam, ale doświetlam się latarką z dołu. Bardzo dobre. Naprawdę warto takie rzeczy sobie robić w domu, bo gotowe produkty są wygodne. Są też pewnie pożywne, nawet smaczne. Ale jak sobie przygotujemy jedzenie w domu i później ususzymy, to jemy to, co naprawdę lubimy. No i wiemy, co tam w środku jest. Zanim pójdę spać, pokażę wam jeszcze może na mapie, co dzisiaj zrobiliśmy. Ale teraz podczas kolacji drobne podsumowanie. Generalnie nie jest źle. W planie było jakieś 21 km, 22. Zrobiliśmy 25, jesteśmy kawałek dalej niż plan zakładał. Nogi dają radę, plecy tak naprawdę i ramiona. To mnie boli od tego plecaka, który poczekajcie, może tak będę, który, no nie mogę znaleźć, od tego plecaka, który no po prostu swoje waży. A naprawdę wziąłem tylko to, co jest niezbędne. Oczywiście no mam sprzęt, jaki mam, bardziej do wypadów na biwaki bushcraftowe niż do takich projektów jak ten, czyli długodystansowych wędrówek. No ale oprócz tego, no to co, połowa plecaka to woda i wagi plecaka to woda i jedzenie, no i cały sprzęt, który potrzebuję, żeby to wszystko nagrać. Powerbanki ważą z 1,5 kg jak nic na bank. Baterie, statyw i tak dalej, i tak dalej. Także no, trochę to wszystko trzeba targać, żeby móc to dla was nagrać. Ale bardzo fajnie, że wziąłem kuchenkę tą na patyki, bo to taka namiastka ogniska. Dużo przyjemniej się przy tym siedzi niż przy kuchence gazowej. Dodatkowo daje to trochę ciepła, nie powiem. Teraz deszcz przestał padać, więc siedzę już poza tarpem. A kuchenka jest ode mnie o jakieś 80 cm i czuję jej ciepło. Dobra, słuchajcie, dokończę kolację. Przestawię się jakoś i może pokażę wam na mapie, co dzisiaj za odcinek zrobiliśmy. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że widać w tym świetle latarki. Zaczęliśmy tutaj. To jest zachodnia granica Puszczy Noteckiej. Tu jest jej północna. W tym miejscu Gabor, mój szwagier, mnie wysadził. No i rozpoczęliśmy naszą wędrówkę na wschód, tą tutaj główną drogą. Mapa nam się bardzo szybko skończyła. Ale mamy kolejną i tutaj kontynuowaliśmy cały czas tą taką pożarową drogą. W tym miejscu, na tym takim skrzyżowaniu, odbiliśmy nieco na kierunek północny i całą tutaj praktycznie tą mapę szliśmy prościutko. To wygląda tutaj jak niewielka droga leśna, taka linia podziału lasu, ale tak naprawdę tutaj już jest przyzwoita droga, częściowo utwardzana właśnie pod samochody przeciwpożarowe i tak dalej. I doszliśmy, moi drodzy, aż dotąd. I tutaj takim
taką eską zeszliśmy na dół. Tutaj jest kolejna droga, której na mapie jeszcze nie ma, a jest ona w terenie. Duża droga i przy niej są poustawiane stacje, nie wiem, przepompowywania gazu, generalnie jakieś urządzenia takie związane z techniką gazową. I szliśmy cały czas praktycznie na wschód z lekkim odbiciem na północ i weszliśmy na mapę numer 3. Wyszliśmy tutaj, właściwie na granicy tych map, także niewiele tutaj widać. I tu się skierowaliśmy bardziej na południe. No i tej drogi nie było. Zanikła ona bardzo, bardzo szybko, także praktycznie tutaj szliśmy przez, no na azymut przez las. I tutaj właśnie, a to nawet na mapie są zaznaczone, o zobaczcie, te transzeje, które widziałem. Wydaje mi się, że to jest dzieło człowieka, to na pewno nie jest naturalne. Nie wiem, być może tędy biegła granica przed II wojną światową, granica Polski z Niemcami, no bo przebiega ona gdzieś w okolicach właśnie Skwierzyny i tak dalej. Także bardzo możliwe, że to są jakieś stare pozostałości właśnie tej infrastruktury granicznej, czy tam obronnej. No i generalnie tutaj musieliśmy się przebijać na azymut, no i doszliśmy do tej drogi i my jesteśmy, myślę, gdzieś tutaj, tu gdzie teraz pokazuję palcem. Mieliśmy skończyć tu, przeszliśmy kawałek dalej, wydaje mi się jakieś może 2-3 km, no i dalej idziemy w tym kierunku. Dobra, kończę relację z nawigacji dzisiejszej, bo mi kuchenka przygasa. Okej, moi drodzy, ja się będę powoli kładł do hamaka, przebiorę się w bieliznę do spania i będę leżał, czytał sobie książkę, czekając na sen. Herbaty nie robię, bo jedzenie mnie tak rozgrzało, że nie ma potrzeby się jeszcze dogrzewać. No to tyle z dnia dzisiejszego, z pierwszego dnia wyprawy przez Puszczę Noteczką. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, udostępniajcie proszę ten film, tak żeby dotarł jak najwięcej, do jak największej rzeszy odbiorców. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. No to tyle. Do zobaczenia jutro rano.